Wszystkich spotyka ten sam los. Księga Kaznodziei 9:2. Wielki król obległ małe miasto z niewielu mieszkańcami. Był w nim ubogi mędrzec, który mógłby wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał tego ubogiego męża. Kaznodziei 9:14-15. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Pamiętaj o ubogim mędrcu. W życiu każdego człowieka Bóg dopuszcza serię wydarzeń, które nazywamy pomyślnymi lub smutnymi. Bóg czyni tak, aby ujawnić nam, czy nasze serce będzie szukać społeczności z Nim, niezależnie od okoliczności. Pan Bóg nigdy nie obiecał, że wierzący, zbawiony chrześcijanin po swoim nawróceniu nie będzie przechodził prób. Różne okoliczności życiowe dotyczące naszego zdrowia, pracy czy rodziny są dla nas okazją do ujawnienia, jak życie chrześcijańskie zmienia sposób, w jaki przez nie przechodzimy. Po niezdanym egzaminie młody, nienawrócony człowiek będzie mówił o pechu, z kolei dziecko Boże rozpozna w tym mądrą i pewną rękę niebiańskiego Ojca. Biegu nie wygrywają najszybsi, ani bitwy nie wygrywają najmocniejsi. Tak mówi Księga Kaznodzieja, 9 rozdział, 11 werset w porównaniu z Rzymian 9:16. To człowiek Boży je wygrywa. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 7 werset przedstawia nam opuszczonego przez wszystkich starego więźnia, który ukończył bieg i stoczył dobry bój. Na niego i naszego Pana wskazuje Kaznodziei 9:14-15. Ubogim mędrcem jest Pan Jezus Chrystus. On wybawił nas od potężnego wroga, o czym czytamy w Hebrajczyków, 2 rozdział 14-15 wersetu. Powinniśmy się upewnić, czy nie jesteśmy niewdzięczni, jak mieszkańcy małego miasta, którzy zapomnieli o ubogim mędrcu. Chciejmy słuchać jego słów. Kaznodziei 9 rozdział 15-16 wersetu oraz 1 Koryntian 11:24.